Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Tym razem zapraszam Was na projekt Denko. Może nie przedłużając dłużej, zacznę opowiadać Wam o produktach, które w ostatnim czasie zużyłam. Są to głównie produkty do pielęgnacji nie tylko ciała, ale i twarzy i włosów. Właściwie z kolorówki mam tylko jeden kosmetyk. Także zostańcie koniecznie ze mną i zobaczcie, o czym będę dzisiaj mówić. Na pierwszy ogień wezmę produkt z firmy Dermedic. Myślę, że ten produkt, ten płyn micelarny nie jest Wam w ogóle obcy, ponieważ w ostatnim czasie zauważyłam, że są różne promocje na ten produkt, na przykład w Hebe. Ja widzę, że go kupowałam chyba w maju, ale przeleżał troszeczkę u mnie w mojej skrzyni z kosmetykami, które przechowuję. W Superfarmie kupiłam, nie pamiętam jaka była cena. Cena taka wyjściowa to 25 zł. Najprawdopodobniej w jakiejś promocji kupiłam ten płyn, bo na pewno nie w regularnej. Zawsze czekam na promocje, szczególnie produktów, których nie znam, które chciałabym przetestować. Tutaj pojemność mamy 200 ml. Jest to produkt typowo do bardzo suchej skóry, a nawet do odwodnionej, do demakijażu twarzy i oczu. I tak, generalnie ok. W takiej ogólnej ocenie dałabym pewnie 4. Produkt nie zachwycił mi jakoś za specjalnie. Nie podoba mi się tutaj to opakowanie. Jest takie mało przyjemne po prostu w użyciu. Do tego podrażniał raczej moje oczy, więc jeśli chodzi o demakijaż oczu, to odradzam. Ale na przykład do zmywania czy przemywania twarzy myślę, że sprawdzał się całkiem spoko. Nie był jakiś taki powodujący podrażnienia, ale też jeśli pojawiały się u mnie już wcześniej z jakiejś przyczyny takie podrażnienia, to jakoś tam nie niwelował ich, ani nie działał jakoś. Generalnie nie czułam też, żeby skóra była wysuszona czy jakoś tam odwodniona. Także generalnie produkt był całkiem przyzwoity, ale tak jak mówię, raczej bym się na niego chyba nie skusiła drugi raz. W dalszym ciągu na pierwszym miejscu jest produkt z Bourjois, ten różowy. Następna rzecz to jest produkt do włosów z firmy Beauty Formulas. To jest akurat taki odżywko, maseczka, taki wosk nawet, bo tutaj trzy określenia mi się przewinęły na opakowaniu. Jest to produkt o pojemności 150 ml. On tutaj posiada czysty olejek z awokado. I czy coś jeszcze szczególnego? Generalnie produkt nie zmienia i nie odbarwia koloru włosów, więc to jest naprawdę fajna rzecz, jeśli chodzi o włosy takie farbowane. Kolorystyczne, koloryzujące, chciałam powiedzieć. Ale jest to taka odżywka głęboko działająca. Co prawda producent tutaj pisze, że jest to produkt do trzech, czterech zastosowań, a mamy tu naprawdę sporo produktu. Ale na początku używam jako takiej tradycyjnej odżywki, nakładam mało, po 5 minutach spłukiwałam, ale już pod koniec, żeby przyspieszyć trochę też proces wykorzystywania tego produktu, to nakładałam dużo więcej i pozostawiałam na dłużej, 10-15 minut. Naprawdę włosy wyglądały fajnie po tym produkcie, nie były w ogóle przesuszone, ładnie się układały, ale czy wrócę do niego? Ciężko mi powiedzieć. Na razie nie mam takiej w ogóle potrzeby, z tego względu, że mam jeszcze dużo produktów typu odżywki, maski do włosów, które czekają właśnie na zużycie. Następna rzecz, jest to aksamitny żel do mycia twarzy z firmy AA, pojemność 150 ml, mamy tutaj w składzie algi morskie i kwas hialuronowy, ultra nawilżanie, produkt naprawdę bardzo fajny, przede wszystkim nie ma barwników, parabenów i alergenów, co już działa tutaj na plus, ponieważ jest łagodny, delikatny właśnie do takiej problematycznej skóry.
nie wysuszał oczywiście. Podobała mi się też ta kremowa konsystencja, naprawdę bardzo przyjemne nakładanie nawet na buzię, mycie i późniejszy efekt. Także polecam ten produkt, szczególnie osobom, które mają na przykład suchą skórę. Czy do niego wrócę? Ciężko mi powiedzieć. Na razie chwilowo nie. Kolejna rzecz, która wpadła mi bardzo przypadkowo w ręce i nie tylko zaskoczyła mnie zapachem, ale zaskoczyła mnie ceną. Ten produkt, bo to jest żel do mycia z firmy Label, w ogóle nie znam tej firmy, pierwszy raz, bo akurat na wyjeździe gdzieś tam trafiłam na ten produkt, bo potrzebowałam jakiegoś żelu do mycia ciała. I to jest produkt, który kosztował 3-4 zł. I tutaj mamy mleczko waniliowe i karité. No z tyłu właściwie, mamy tylko tak, że jest to kremowy żel nawilżający pod prysznic z mleczkiem waniliowym i karité. Nawilżanie zewnętrznych warstw skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. I właściwie, tutaj tylko mam, że dział konsumenta Intermarché, więc nie wiem, czy to jest we wszystkich Intermarché dostępny produkt. Dla mnie naprawdę rewelacja. Niska cena, bardzo przyjemny zapach, fajna kremowa konsystencja. To już wspominałam tyle razy we wszystkich filmikach, że ja właśnie lubię takie produkty, gdzie nie ma żelu, tylko właśnie jest bardziej krem. Także tu się naprawdę to sprawdziło. Kolejna rzecz, suchy szampon z Batiste, tym razem zapach tropikalny. Generalnie ok, rewelacji nie ma. Nie wiem, czy kwestia zapachu w ogóle ma tu jakiekolwiek znaczenie. Teraz używam innego, Wild chyba się nazywa. Wcześniej miałam jeszcze też inny rodzaj. Ale generalnie przy tym na przykład po zastosowaniu rano, czy jak na przykład musiałam wyjść do pracy, zobaczyłam, że no kurczę, już nie zdążę umyć włosów, a no nie są w najlepszym stanie. Jak spryskiwałam, to właściwie po godzinie, po dwóch i tak nadawały się do mycia, więc generalnie póki co i tak to jest jeden z lepszych produktów na polskim rynku, jeśli chodzi o suche szampony, także my niewykluczone, że w jakiejś promocji skorzystam. W Hebe teraz chyba też jest jakaś promocja na te produkty. Następna rzecz jest to żel z Luxy, właściwie taki kremowy płyn do mycia ciała pod prysznic z olejem sezamowym, pojemność 500 ml, ceny nie pamiętam. Jest to połączenie kremowego mleczka pod prysznic ze składnikami balsamu do ciała o właściwościach pielęgnacyjnych. Poczuj ble, 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 jak Twoja skóra robi się coś tam, coś tam. Generalnie produkt fajny, ale mimo wszystko bardzo podobna formuła, bardzo podobne opakowanie, tylko że z pompką. Tutaj ta szata graficzna i tak dalej. Bardzo podobny produkt z Palmolive, jest dużo lepszy, także Palmolive wygrywa. Następna rzecz, którą po prostu ubóstwiam i kupuję tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są te produkty przecenione. Jest to Perfekta Spa cukrowy peeling do ciała, pomarańcza, aromat wanilii. No tutaj akurat jest antycelulitowy, no na to już nie patrzę, tylko patrzę na zapach, żeby była różnorodność. W tej chwili używam coś z czekoladą i chyba z kokosem. Rewelacja, używam praktycznie już od kilku lat właśnie tych peelingów, są naprawdę rewelacyjne. I zapach, i te granulki, one w ogóle nie podrażniają mojej skóry, zostawiają fajny film taki na ciele. Naprawdę jestem zachwycona. Hej, wracam do Was po krótkiej przerwie technicznej. Po prostu padła mi bateria. Także nie przedłużając, wracam do moich produktów, które zużyłam w ostatnim czasie. Wcześniej opowiadałam o Perfekcie, rewelacyjny peeling. Następna rzecz, którą bardzo lubiłam używać, było to masło z Farmony, Sweet Secret, na pewno znacie te produkty z tej serii na przykład. Tu mam akurat o zapachu ciemnej czekolady i orzechu pistacji. Bardzo fajny produkt. Z przyjemnością nakładałam na ciało,
przez długi czas ten zapach utrzymywał się, także naprawdę bardzo fajna sprawa. No, zapach rewelacyjny. Produkt nie był wcale jakoś super drogi, od 10 do 15 zł myślę, że można go dostać. Ja staram się, jeśli już, kupować takie produkty na promocji. Niewykluczone, że w przyszłości sięgnę po ten produkt jeszcze raz. Następna rzecz, następny produkt jest to skrab. Skrab tym razem cukrowo-solny. To jest akurat z, już Wam mówię, Salon Spa Collection, ale tutaj gdzieś miałam Elfa Farm. Produkuję właśnie takie produkty. Tu mam pojemność 300 ml. To jest witalizujący skrab do ciała Mediterranean, olejek arganowy, witalizujący skrab do ciała, dba o czystość i gładkość skóry. Rozdrobnione kryształki cukru i soli delikatnie złuszczają zrogowaciały naskórek, zapewniają lekki efekt masażu, polepszają krążenie. Efekt arganowy odświeża, odmładza skórę, pobudza jej funkcje ochronne. I generalnie przekonałam się, że produkty, skraby solne wcale mi nie służą. Drobinki są zbyt ostre, później po prostu piecze mnie skóra, więc generalnie przekonałam się na tym produkcie. Także jeśli tylko mam używać skraby, to tylko i wyłącznie te cukrowe. Ale produkt był całkiem ok. Jakiś czas temu gdzieś w jakimś sklepie z naturalnymi kosmetyki mi się trafił, nie pamiętam ceny. Następny produkt jest to szampon. Szampon z firmy Vella Professionals i to jest akurat Calm, taki głęboko nawilżający szampon do skóry głowy i szampon do wrażliwej, suchej i wrażliwej skóry głowy, szczególnie na skalp. I teraz tak, łagodzi podrażnienia, jednocześnie stymulując podrażnione miejsca i zmniejszając swędzenie. Bezzapachowy szampon, zawiera intensywne substancje aktywne. Pojemność 250 ml, koszt około 20 zł, kupiłam w promocji chyba w Hebe. Generalnie produkt mną nie zachwycił. Nie widziałam jakiejś drastycznej zmiany, ani na gorsze, ani na lepsze, także nie jestem w stanie powiedzieć, czy byłam w pełni zadowolona z tego produktu. Zapach całkiem przyjemny, ale chyba nie będę wydawała 20 zł, żeby przekonać się lub nie, czy ten produkt był wart tej ceny. Ciężko mi powiedzieć, mówię, nie znalazłam żadnych takich elementów, które by mnie zachwyciły, ani takich elementów, które by powiedziały zdecydowanie nie. Więc ciężko mi naprawdę powiedzieć. Jeśli wiecie cokolwiek, używałyście tego produktu, dajcie mi koniecznie znać. Następny produkt, Isana Hair. To jest akurat taka pianka, która ma podnosić włosy na trójeczce, trzymanie, że tak powiem, dodaje objętości i mocno utrwala. Produkt całkiem przystępna cena, pojemność 150 ml, ale generalnie nie zachwycił mnie ten produkt i raczej nie będzie drugiego zakupu. Kolejna sprawa jest to Shockwaves z Velli. Poziom utrwalenia 4. Jest to spray dodający objętości, który spryskujemy u nasady i właśnie ma też nas chronić przed takimi działaniami termoaktywnymi, czyli suszarka, prostownica, jakieś inne rzeczy. Generalnie nie. Inne produkty z tej firmy, z tej serii, jak najbardziej tak, ale jeśli chodzi o ten spray, za bardzo sklejał włosy, no unosić troszkę może i unosił, ale przede wszystkim przeszkadzało mi to sklejanie włosów, które musiałam bardzo szybko albo rozczesać, albo po prostu zostawić do kolejnego umycia. Zapach całkiem przyjemny. I ostatnia rzecz z kolorówki Max Factor. Jest to podkład Smooth Effect Foundation Color Natural 50. Bardzo fajny podkład. Najważniejsze, że był nawilżający.
Ten podkład zmieszałam z jakimś tam innym, także naprawdę, ale sam w sobie rewelacyjny, bardzo mi służył, bardzo fajny produkt, także dla osób, które lubią mieć nawilżoną skórę, to jak najbardziej ten podkład polecam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zdankowanych. No trochę tych produktów było, także kolejne już są przy dnie. Także podejrzewam, że za jakiś czas znowu taki filmik nakręcę i Wam go udostępnię. Także śledźcie koniecznie mój kanał, subskrybujcie, piszcie i co? I pozdrawiam Was, buziaczki, miłego dnia, pa!